Księże arcybiskupie, mam takie pytanie po prostu, które nurtuje mnie nie od dzisiaj, ale już paru lat. Chodzi mi o Krzyż Święty. Dlaczego został zniesiony w naszych kościołach z ołtarza, a stoi obok ołtarza jako krzyż procesyjny? W całym, jak ogląda się transmisję z Rzymu, prawda, z Watykanu, papież i Jan Paweł II i Benedykt XVI zawsze odprawiają uroczystą mszę. Przy krzyżu sześć świec stoi. Jeżdżąc po Europie, tutaj naszych sąsiadów, południowych, Czechy, Słowacja, w każdym kościele, w którym byłem, spotkałem się, to na ołtarzu stoi w centralnym miejscu krzyż, świece. W Polsce też w 10% kościołów może te krzyże stoją. Pozostałe krzyże to wszystko są krzyże procesyjne. Pytając się nieraz prałatów, proboszczów, czy nawet gwardianów, dlaczego krzyża na ołtarzu nie ma? Ale to wie pan, no krzyż jest przed ołtarzem, jest na wieży w kościele i to jest takie nurtujące, prawda? Ten symbol wiary, naszej wiary, został z ołtarza, z centralnego miejsca zniesiony koło ołtarza. Bardzo proszę o odpowiedź, jeśli można. Jest to oczywiście pytanie, które troszkę wykracza poza dzisiejszą tematykę. Pewno pojawiłoby się w przyszłości, tym bardziej, że podobnych pytań o podobnej treści było więcej skierowanych do mnie, czy to wrzuconych tutaj do Skarbony, czy drogą e-mailową. Odpowiem tak. Jak byłem małym chłopcem jeszcze i służyłem do mszy świętej, to krzyż od razu się odprawiało tyłem do ludzi i krzyż był w centrum, stojącym nad tabernakulum. Ksiądz odprawiający mszę świętą ciągle ten krzyż był niejako wpatrzony. Potem doszło do tego, co nazywamy odnowioną liturgią posoborową, gdzie ołtarz oczywiście pozostał ołtarzem, ale nadano mu, zresztą zgodnie z liturgią pierwszych wieków, warto pójść do niektórych bazylik rzymskich z tamtego czasu, żeby zobaczyć, jak wyglądało wnętrze pierwszych kościołów chrześcijańskich. Przywrócono ołtarzowi także sens stołu. Stołu, tak jak podczas ostatniej wieczerzy, podczas której doszło do urzeczywistnienia się pierwszej mszy świętej. Jak jest stół, to uważano, krzyż jest jakby elementem niekoniecznie ważnym. I postawiono ten krzyż obok. I tutaj też mieści się jakaś głęboka symbolika, bo to nie jest tylko i nie przede wszystkim krzyż procesyjny mało ważny. Przede wszystkim dlatego, że jeśli jest procesja prowadząca do liturgii, to proszę popatrzeć, wszyscy idą za krzyżem. Krzyż Chrystusa ich do Eucharystii prowadzi. I ten krzyż stawia się tuż obok ołtarza, nie tylko dlatego, żeby pokazać, ach, ten krzyż gdzieś trzeba postawić. To też ma swoją bardzo głęboką wartość symboliczną, bo krzyż stojący obok ołtarza pokazuje bardzo ważną prawdę. To jest drzewo życia. Tak jak w raju było drzewo, które dawało owoce życia i doszło do, ze strony pierwszych rodziców, do przekroczenia pewnego zakazu, co sprawiło, że to drzewo zrodziło śmierć, to teraz krzyż Chrystusa jest drzewem życia, które zaowocowało dzięki krwi Chrystusa, Chrystusa zawieszonego na tym drzewie. Także dla ludzi patrzących na ołtarz i widzących tuż obok ołtarza krzyż, powinna się rysować pewna całość. Całość ofiary dającej życie i jednocześnie pokarmu,
który jest jakby owocem tej ofiary pokarmu eucharystycznego. Także absolutnie w tym nie należy widzieć jakiegoś lekceważenia krzyża. Prawdą jest jednak i to, że obserwując najnowsze tendencje, gdy chodzi o, bardzo nieładne słowo, organizację czy aranżację prezbiterium, widzimy, że zwłaszcza podczas mszy papieskich, że krzyż wraca na ołtarz. Nie widzę w tym jakiejś sprzeczności z tym, co mówiłem. Widzę w tym raczej próbę połączenia dosłownie w jednym fizycznym miejscu ołtarza jako miejsce ofiary, krzyża, który tę ofiarę najbardziej nam pokazuje, i owoców tej ofiary, które rodzą się na ołtarzu w postaci Eucharystii. Przepraszam bardzo, księżacy biskupie. Ja oczywiście złożyłem to w pytaniu pisemnym, które zostawiłem na dzisiaj, ale chciałbym spytać, czy dwie oczywiste cechy naszego Pana i Stwórcy, a mianowicie wszechmoc i wszechwiedza, nie ograniczają się wzajemnie? Jest to bardzo złożone, bardzo trudne pytanie teologiczne i filozoficzne jednocześnie, ponieważ one dotyczą tego, jak mamy rozumieć Pana Boga i czy wszechmoc, to znaczy, że Pan Bóg wszystko może, nie jest czymś, co wchodzi w konflikt z tym, że na przykład możemy stwierdzić, że Pan Bóg wszystkiego nie może, bo nie może czynić zła. Jest dobry, więc czynić zła nie może. Ja nie chciałbym dzisiaj tego tematu rozwijać. Myślę, że to będzie okazja, by o tym porozmawiać później, bo to jest temat sam w sobie niezwykle istotny. Niemniej jednak najważniejsze jest jeszcze to, by zrozumieć, kiedy my mówimy o Bogu, my posługujemy się pojęciami z tego świata, ludzkimi, a Pan Bóg nieskończenie przerasta nas. I stąd taka wielka mądrość antycznej zresztą teologii, która tą mądrość polegała na tym, iż mówiła, jeśli my mówimy coś o Bogu, to jednocześnie coś o Bogu nie mówimy. Mówimy, a jednocześnie nie. Raczej trzeba by rozumieć, wchodzimy w rzeczywistość pewnej tajemnicy, która przekracza naszą ludzką logikę, logikę tego świata. I w tych kategoriach trzeba szukać odpowiedzi na problem, który Pan postawił.